No i roztomili, yy, posłuchajcie, czemu trzeba zawierać dwieże? Yy, czemu dziecki starki prawiły, żeby, żeby zawierać dwieże? A co się stanie, jak tych dwieży nie zawzicie. Kiedyś i do mnie we starucnych na cieszyńskiej ziemi, niż się wlazło baji do kuchynie, to trzeba było odewrzyć, a zawrzić dwoje, troje dwieży. Wspominam se baji, jak my chodzili na nawszywę do starej ciotki Malki, to najprzód się wlazowało do gunku, przez dwieże do pola, a potem dziepro do sieni, do sieni, przez drugi dwieże. A dyski było tak, że jedne dwierze musiały być zawrzite, gor w zimie, co by chłód nie wlósł do chałupy. Tuż to dyski było tak, że ciotka odebrzili dwieże do pola, ale ty do sieni mieli zawrzite. Wartko my musieli wlazować do gunku, a ciotka dwieże do pola zawrzili. Dziepro po tym otwierali dwieże z gunku do sieni, a ich też zawrzeli. A ciotka byli mało, tuż między nami tańcowali, a w głowie się poradziło zatoczyć. W lecie anajor, jak na polu było ciepło, to dyski było inaczej, bo dwieże mogły być odebrzite, ale nity do pola, bo muchy lotały do postrzotka. Starzy ludzie dyski dowali pozór, co by nie przeziągnąć, bo przeca moc stary człowiek poradzi chycić rozdwa. Jageny stareczka uczuli, że ją po, po klepetach oziąbo, to hned wiedziała, że gdosik nie zawrzył drzwi do pola. Tuż ryczała, co by zawierać, bo idzie chłodek do chałupy. A starzik też dycki wyczuł, że idzie zimny luft z pola, bo mu narost zabyło zima po głowie. Inkszy ziąb był z drzwi, a większy ziom był z okna. A, yy, <laughs> o, a to jakoś ich starzy ludzie poradzili poznać. A najwięcej dyski dwieży nie zawierały dziecka. Jak goniły do pola, a zaś spadki do chałupy. Tuż jeden by musiał stoć, a furt dwieże za nimi zawierać. A mama prawili, że ich może chwost, bo nie poradzi dwieży do pola zawierać. Ale ludzie wierzyli, że dwieże do chałupy, a i w lecie, by miały być raczej zawrzite, Bo doma, a na polu to są dwa światy, a przeca z pola może chneda przyjść jakiś zły duch co będzie tych, co bywają doma fest napalować. No ale dwieże musiały być zawrzyte w zimie, a gor jak w chałupie bywała starka lebo starzik, co mieli pędzij, bo się prawiło tak ze srandy, że trzeba dwieże do pola zawierać, co by stareczka no nie przeziąbli, bo mają przeca wielkocną pędzij. Ale przeca aj jak nie mieli pędzyje, to lepszy było, co by nie byli ni mocni, bo nigdy nie było, nigdy, że nie było nic dobrego. Ale wiele razy było tak, że starka się nasrali, oblikli się, a szli se podrepsić kole chałpy, a do chrywa, a potem na spadek. Nie chcieli furt siedzieć w izbie, ale dyski zawierali za sobą dwieże, a ikiej szli po cośikej do szopki. A starzy ludzie już tak mieli, że poradzili wyczuć, jak coś ciągło z pola, tuż się dziwali, co kaje odebrzyte. Ale oni wachowali zawrzitych dwieży, jeszcze a z tego że wiedzieli wiela drzewa, a wąglo trzeba mieć w szopce, a do kachloka wciepać, co by było w izbie ciepło. Prawiło się, że jak dosik niecho a aspoń na chwilę dwieże do pola w zimie odebrzite, to jakby hajcował, a ciep ciepło puszczał do pumbuczka. Lepszy, jak już dwieże do chałupy były dycki zabrzite, bo nigdy człowiek nie wie, co puści okrąg chłodu do postrzotka. A wiecie, ta starka, co mają szumną pędzej, lepszy, co by nie przeziąbła. Bo przecież ni moc to nie ma nic z miodem, ale grejcar, gre, grejcar w kapsie się też dyski przydo.